Czy wiedzą Państwo, co kryje się pod nazwą Kanaan? To festiwal piosenki religijnej, ale dokładnie być może o tym opowie nasz gość, pan Sebastian Drążczyk, który przyjechał do nas z Leszczyn Czerwionki. To jest gdzieś tam w okolicach Dębieńska, czy tak? Dzień dobry Państwu, tak. Panie Sebastianie, od ilu lat organizuje Pan ten festiwal? Organizujemy jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Leszczynach, którego jestem prezesem, od 1992 roku, czyli już szósty raz. Wiele mamy takich festiwali twórczości, pieśni religijnej. Mamy przecież Gaudę Fest, Gaudę Mater w Częstochowie. Czym ten festiwal wyróżnia się od tych pozostałych? Te festiwale, które Pani wymieniła, to festiwale duże, na których prezentują się wykonawcy, którzy mają już pewien dorobek artystyczny, pewien poziom. My promujemy raczej twórczość amatorską. A czemu ten festiwal w tym roku ma służyć? Jak co roku zresztą przyświęcają nam takie cele jak propagowanie piosenki religijnej jako jednej z form ewangelizacji jedności, również prezentacja dorobku zespołów zajmujących się twórczością religijną i konkretna pomoc finansowa, czyli cel charytatywny na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących. Kto przyjeżdża na Kanaan? Czy macie stałych swoich uczestników? To się kształtowało różnie w różnych latach. Początkowe festiwale, rok 92, 3, była to też taka moda, boom tego typu festiwali. Muszę przyznać, że sala pękała w szwach, był komplet. Później trochę publiczności ubywało. Są to osoby różne, osoby młode, starsze, dzieci. Mamy tak jak muzykę prezentujemy różnorodną, tak publiczność mamy też różnorodną. Panie Sebastianie, co oznacza nazwa Kanaan? I czy mógłby Pan nam powiedzieć słów kilka o programie tego festiwalu, o jego atmosferze? Jak to wygląda? Kanaan, biblijny kraj mlekiem i miodem płynący, ziemia obiecana. Wybraliśmy tą nazwę. Czyli nazwa biblijna. Tak, biblijna. Kanaan od 6 lat w Czerwionce, można tak powiedzieć. No tutaj już nazwa tłumaczy pewną atmosferę. No atmosfera jest naprawdę niesamowita. To nas różni od festiwali, można powiedzieć, komercyjnych, że tutaj jest ten pierwiastek duchowy, jest ten duch i można się tym ubogacić, można spędzić wartościowo czas i przyjmując te wartości również duchowe, siedząc na widowni, chcąc, nie chcąc, słuchając wykonawców. A w tym roku czym pragniecie zachęcić uczestników festiwalu? Poza 12 zespołami amatorskimi z różnych stron kraju wystąpią gwiazdy. Co roku zapraszamy gwiazdy. W tym roku będzie to zespół Amen Band, czyli Ewa Uryga, Mieczysław Szcześniak i część zespołu Walk Away. Również zespół Universe, tutaj nazwy też komentować nie muszę. Poza tym zespół Przemienienie, znany zespół z Katowic. No i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No wie pan, festiwale ostatnio borykają się z wieloma problemami, szczególnie problemami finansowymi. One po prostu obumierają śmiercią naturalną, a wam jakoś stać odwagi na to, żeby po raz kolejny, już szósty chyba w tym roku, ten festiwal organizować. Tak, tutaj warto powiedzieć o tym, że ma również ten nasz festiwal odrębną formę organizacyjną. Tutaj jest grupa 25 osób, naprawdę młodych ludzi. To jest gdzieś 17-18 lat średnia wieku i oni pracują naprawdę bezinteresownie, jest to praca społeczna, taka bardzo oddolna inicjatywa. Nie mamy żadnego szefa, księdza, pracujemy razem i wychodzi na festiwal, na którym każdy się dobrze czuje. Czyli dobra wola, po prostu dobra wola i chęć. Tak. Wystarczy, żeby oczywiście taki festiwal zorganizować, ale ktoś was na pewno wspiera. Oczywiście, głównie tutaj Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, Miejski Ośrodek Kultury oraz Kopalnia Dębieńska. No, to świetnie, że górnicy coś robią także dla młodzieży. No to zaprośmy raz jeszcze może na ten festiwal. Proszę powiedzieć dokładnie, gdzie on będzie, gdzie mogą chętni przyjeżdżać i kogo mogą zobaczyć. Więc w imieniu organizatorów zapraszam Państwa na szósty festiwal piosenki religijnej Kanaan, który odbędzie się w Zakładowym Domu Kultury Kopalni Dębieńsko w Czerwionce przy ulicy Furgoła 73. Rozpoczęcie o godzinie 16. Kiedy dokładnie? 21 i 22 czerwca. Proszę powiedzieć, jakie to są dni? Sobota, niedziela. Czyli sobota, niedziela, 21 i 22 czerwca. Każdy chętny, kto kocha piękną pieśń religijną, na pewno na tym festiwalu znajdzie coś dla siebie. A poza tym, jak pan Sebastian zapewnia, będzie cudowna atmosfera i na pewno wszyscy będą się znakomicie bawić. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Przepraszam bardzo. Pan przyniósł ze sobą pracę magisterską. Proszę państwa, okazuje się, że ten festiwal doczekał się już opracowania naukowego. Tak. Tak? Pani Beata Bury z Czerwionki napisała pracę magisterską, która obejmuje 5 lat działalności naszego festiwalu. Tak.
Praca jest zatytułowana Festiwal Kanaan w latach 92-96 i zebrała tutaj w formie kronikalnej, można powiedzieć, najciekawsze materiały związane z naszym festiwalem. No cóż, być może ta praca ukaże się kiedyś, może w skróconej formie jako folder, ewentualnie mała historia waszych dokonań. Mam teraz taką nadzieję. Bardzo serdecznie panu dziękuję, natomiast tych z państwa, którzy oczekują na kolejny odcinek serialu Maria Celeste, informuję, że właśnie zaczynamy kolejną emisję. Tradycyjnie od 1992 roku, przedostatni weekend czerwca, w Domu Kultury Kopalni Węgla Kamiennego Dębińsko odbywa się Festiwal Piosenki Religijnej. Organizatorem festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Katowickiej, oddział w Leszczynach, przy współudziale władz miasta. Każdemu z festiwali przyświeca hasło zaczerpnięte z listu Ojca Świętego na kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Tym razem brzmiało ono: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Alleluja, 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 Sebastian Drążczyk od 6 lat związany jest z Festiwalem Piosenki Religijnej w Czerwionce-Leszczynach. Proszę przypomnieć, jak to się zaczęło, skąd się wziął pomysł, żeby taki festiwal tu w Czerwionce-Leszczynach? Pomysł zorganizowania festiwalu Kanaan w Czerwionce-Leszczynach powstał na jednym z pierwszych festiwali Gaudefest, festiwali twórczości religijnej Gaudefest. Grupa młodzieży skupiona wokół duszpasterstwa w parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach wpadła na taki pomysł, żeby coś mieć na mniejszą skalę na naszym terenie. I 6 lat temu się zaczęło. Ile wtedy było zespołów? Czy festiwal się rozrastał? Jak to przez te 6 lat wyglądało? Pierwszy festiwal to właśnie był przegląd zespołów amatorskich działających na terenie tutaj naszego okręgu. Natomiast idąc dalej, później festiwal zaczął zataczać coraz szersze kręgi na zespoły praktycznie z całej Polski.
A kto przyjeżdża do Was? Kto stanowi widownię? To są tylko mieszkańcy naszego regionu, czy są także ludzie z zewnątrz? Różnie. Publiczność jest naprawdę różnorodna. Z całego praktycznie województwa tutaj i ta publiczność, która przyjeżdża z zespołami. Czy można powiedzieć po tylu latach, że jakby ten festiwal znalazł już sobie należne miejsce i teraz już wykonawcy chętnie tu przyjeżdżają, wiedzą do kogo? Bo myślę, że kiedy pierwszy raz jeszcze to organizowali, jak usłyszeli Czerwionka, Leszczyn, to może nie każdy wiedział, gdzie to jest. Tak, myślę, że zespoły, które do tej pory brały udział w festiwalu poprzez później również zareklamowanie naszego festiwalu, że tak powiem, na innych imprezach, ściągnęło to również publiczność i inne zespoły. Czy moglibyśmy rozszyfrować, bo pewnie nie wszyscy wiedzą nazwę festiwalu? Kanaan to nazwa biblijna, kraj mlekiem i miodem płynący, ziemia obiecana. Chcieliśmy tak właśnie nawiązać do tego, żeby właśnie ta poprzez radość, poprzez wspólny śpiew, piosenkę, ta ziemia obiecana była, można tak to nazwać, w Czerwionce. Jak sobie dajecie radę, bo przecież wiadomo, że teraz z pieniędzmi nie jest najlepiej. Czy są tacy, którzy z szczerym sercem chcą pomóc w organizacji? Tutaj warto powiedzieć o kapitalnej sprawie, że tutaj pracuje młodzież bezinteresownie. To są ludzie w wieku 17-18 lat, którzy praktycznie od pół roku corocznie organizują ten festiwal, poświęcając własny czas, pieniądze, nieraz talenty, własne umiejętności i to, co posiadają, żeby ten festiwal był coraz lepszy. A władze miasta jak podchodzą do festiwalu, czy życzliwie? Od początku wspierają nas życzliwie. Zabawisz, Magda nam tu komponuje, Anka teksty swoje znuje, siostry dwie, Aga z Kaśką, spoko bawię, Lidy z Aśką, chłopcy na gitarę grają, no i Państwo już nas znają, więc już kończę rapowanie, zaczynamy wspólne granie. Każdy
Alodia Ostroch także od lat 6 pomaga przy organizowaniu Festiwalu Muzyki Religijnej. Kto może brać udział w tym festiwalu? Jak się odbywa nabór zespołów? Nabór zespołów odbywa się na zasadzie zgłoszeń, to znaczy zespoły przysyłają nam swoje zgłoszenia razem z kasetą czy z jakimś materiałem. Ewentualnie, jeżeli nie mają jeszcze kasety, mogą przyjechać same i zaśpiewać. Wtedy my uznamy, czy można zaprezentować na scenie. Tak jest od paru lat, ponieważ już festiwal jest na tyle popularny, że zespoł zgłasza się do nas zazwyczaj tyle, że nie jesteśmy w stanie zaprezentować wszystkich chętnych w ciągu tych 2 dni. Dlatego musimy robić selekcję. Czyli jednak jest pewna selekcja przed tym, czyli jakby nie każdy zespół, który się zgłasza, trafia potem na estradę. No niestety, nie możemy tutaj wszystkich zespołów zaprezentować, ponieważ nie zmieściłoby się to w czasie. Nazywa się to Festiwal Piosenki Religijnej, ale jednak nie ma tutaj jury, nie ma nagród. Tak, to jest pewien taki nasz błąd, który popełniliśmy na początku i konsekwentnie teraz już realizujemy tą nazwę. Niemniej festiwal to jest fest, więc to jest święto. I to jest święto piosenki, święto radości. Na innych festiwalach są nagrody, u nas nie ma, natomiast wszyscy tak samo świętujemy i bawimy się. Jednak widziałem, że także wręczacie niektórym zespołom dyplomy. To znaczy jest to rodzaj uznania za to, że przyjechali. Jaki jest cel tego dyplomu? Dyplomy otrzymuje każdy zespół. Jest to podziękowanie za to, że zjawił się tutaj, podziękowanie za piosenkę, za wykonanie i jakby uhonorowanie tego, że przygotował się, że się starał, że wystąpił. Ponoć w czasie każdego festiwalu dokonujecie też zbiórki pieniędzy na różnego rodzaju charytatywne cele. Także jest w tym roku, tak? Tak. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na jakiś fundusz. Chcieliśmy to przekazać na jakiś dobry cel, wspomóc rzeczywiście potrzebujących. W tym roku wspieramy Fundusz Ochrony Życia, czyli dzieci poczęte. I jest to nasza odezwa na apel biskupa, arcybiskupa Damiana Zimonia, który prosi właśnie o wsparcie Funduszu Ochrony Życia. Zazwyczaj to, na jaki cel będą przeznaczone pieniądze, decydujemy o tym wspólnie z całym komitetem organizacyjnym. W tym roku była taka decyzja. Czy pani mieszka tu w Czerwionce Leszczynach? Tak, mieszkam w Czerwionce Leszczynach. Od czasu do czasu bywam także w Katowicach. Zawsze jestem związana ze Śląskiem raczej. Ostatnio stan Leszczyny. Bo wśród zespołów, które tutaj występują, są takie, które już mają sławę, powiedziałbym, ogólnopolską, a także kontraktowały za granicę, jak choćby Przemienienie czy Amen Band. A jak prezentują się na tej estradzie w ciągu tych 6 lat? Ma pani przecież doświadczenie zespołu amatorskie, czy bywa tak, że u was właśnie debiutu? Tak, zdarzało się bardzo często i bardzo nas cieszyło to, że zespoły, które tutaj czasem debiutowały, czy występowały jakby po raz drugi, trzeci, dopiero przed szerszą publicznością, znalazły tutaj ludzi, którzy zaprosili je do szerszego środowiska, zaprosili je na inne festiwale, na inne pokazy, przeglądy. Jakby my pozwoliliśmy im się zaprezentować, daliśmy im ten początek, tą drogę. To nas bardzo cieszy. Czy jest szansa, że za rok też będzie kolejny festiwal piosenki religijnej? Ja myślę, że tak. Mamy nadzieję i staramy się o to, żeby znowu znalazły się fundusze, znaleźli się dobrzy ludzie, którzy nam pomogli. I będzie następny festiwal.
tylko to, co będą Państwo tutaj słyszeć, jest moim osobistym świadectwem, moim przeżyciem z Bogiem. I te wszystkie teksty, które będziecie Państwo słyszeć, wynikają z tego, co Bóg dał mi przeżyć i co pozwolił mi przelać na papier. Tak więc zapraszam do wysłuchania pierwszej piosenki. Jest to piosenka pod tytułem Uczynić wszystko. Kochał i czekał.
słowom. Bóg okazał mi prawdziwą miłość. Wiem, że ona zdarza się tylko dzięki niemu. Warto było jemu ufać. On darował najlepszego dla mnie przyjaciela, z którym dziś mogę iść przez życie. A jednak ktoś kochał mnie, kochał aż na śmierć. Kochał i czekał, aż swoje serce jemu da. A jednak ktoś kochał mnie, kochał aż na śmierć. Kochał i czekał, aż swoje serce jemu. Ryga, gwiazda drugiego dnia Festiwalu Piosenki Religijnej w Czerwionce Leszczynach. Trzeba powiedzieć, że obserwujecie i ty lubisz chyba uczestniczyć właśnie w tego typu festiwalach, przeglądach piosenki religijnej. To znaczy, zaczęło się od tego, że ja po prostu lubię muzykę gospel. To muszę tutaj wyjaśnić, że muzyka gospel jest to amerykańska muzyka pochodząca w zasadzie od czarnych, czyli gospel oznacza Ewangelia po angielsku, znaczy na polskim oczywiście. I to jest moje właśnie takie największe zainteresowanie. No i bardzo się ucieszyłam, że ta muzyka gospel zaczyna wkraczać w nasze życie religijne, ponieważ u nas jeszcze śmiem twierdzić, że ona jest wciąż jeszcze mało znana. I uważam też, że po polsku także można śpiewać o Bogu. Ja tutaj zawsze przytaczam taki przykład. Mam kasetę i na pewno Państwo doskonale znają taki tytuł The Bodyguard. To jest kaseta wydana przez Whitney Houston, a między innymi znajduje się tam taki utwór Yes, Jesus Loves Me. I oni po prostu, bardzo mi się to podoba, że piosenka religijna, to znaczy u nas się to tak nazywa, natomiast tam jest po prostu utwór, który wiadomo, że mówi o Bogu, który po prostu zwraca się, oni się po prostu w ten sposób modlą i to jest na estradzie, to jest po prostu normalne. To jest utwór muzyczny o treści stricte religijnej, tak jak powiedziałam, Ewangelia, czyli gospel. I u nich nie ma takiego podziału właśnie, piosenka religijna i on się śpiewa po prostu podczas koncertów. Ewentualnie chyba, że jest stricte zespół na przykład gospel, tak jak BBSCC Wines, to jest bardzo znana kapela, na której osobiście byłam w Poznaniu. Jestem zauroczona do dzisiaj, już było na temu 4. No coś niesamowitego po prostu. Zresztą byłam też w Chorzowie na występie chóru gospel, na którym wyskoczyłam na końcu, po prostu nie wytrzymałam. Ciągle udowadniam sobie, że jednak ta muzyka we mnie niesamowicie tkwi, mimo że urodziłam się w Polsce, pochodzę z Polski, jednak ta muzyka gospel bardzo, bardzo mnie... Znaczy ja tu widzę wspólną rzecz, modlitwę. U nas to wszystko jeszcze jest bardzo takie zaczyna się rozkręcać, ale ja myślę, że idzie to w dobrą stronę i nie należy, bo czasami bardzo złośliwie o tym się mówi, że muzyka religijna, to naprawdę się podśmiewują, że to nie jest to, co zawodowstwo i tak dalej. Ja myślę, że powoli, jeśli zaczną się za to brać zawodowi muzycy, czy ewentualnie drogą eliminacji będzie się jednak lansować zespoły, które robią to na poziomie, bo wydaje mi się, że Pan Bóg na pewno cieszy się, kiedy jest to robione rzeczywiście zawodowo, w tym sensie, że uważam, że on rozdał te talenty i to od razu słychać, czy ktoś jest urodzony do śpiewania, czy muzykowania, czy malowania, czy czegokolwiek, czy nie, prawda? Ja myślę, że coś w tym jest, że jeżeli na takim przeglądzie występuje Ewa Uryga, to wtedy ci wszyscy, którzy tutaj przyjechali po raz pierwszy, myślą, że chyba warto i chyba także jakby no, biorą trochę z ciebie przykład, bo ty powiedziałeś właśnie, że strasznie to lubisz, strasznie to kochasz, że to jest jakby no, dla ciebie naturalne i być może oni się czegoś tutaj także nauczą, nie sądzisz?
Myślę, że tak. I chciałabym, żeby to było rozumiane, że podejście, bo kiedyś zadano mi pytanie, czy śpiewa muzykę gospel dlatego, że to jest na przykład komercja. Więc powiedziałam absolutnie nie, ponieważ wybrałam ten gatunek muzyki absolutnie drogą tego, że jestem wszystkim wierząca i uważam, że tutaj trzeba być chyba wierzącym. W jaki sposób nie będę, bo uważam, że to jest też bardzo indywidualna sprawa, ale trzeba to śpiewać z przekonaniem. Bo to sobie, że tam każdy tekst trzeba śpiewać z przekonaniem, prawda? A jeśli tym bardziej jest to tekst religijny, to trzeba go śpiewać po prostu no, wierząc w to, co się śpiewa. I co słychać właśnie u czarnych, prawda? Że oni to robią nieprawdopodobnie tak zupełnie prosto, ja to mówię, dusza na talerzu po prostu. Proszę Państwa, za chwileczkę posłuchamy, jak to będzie robiła tu w Leszczynach Ewa Uryga. Wystąpili Tomek Radecki z zespołem Vox Dei, Concordia, Przemienienie i Ewa Uryga z zespołem Amen Band. Program przygotowali Jerzy Łuczak, Marek Guma, Marek Kamiński, Paweł Kudliński i Hanna Suchorabska.